their followed an angel. Chained Babylon is fallen. Is fallen. That great city. Because she made all nations drink the wine of the wrath of her fornication. And the smoke of their torment ascends forever and ever. Then I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, saying with a loud voice, Fear God! Give glory to him, for the hour of his judgment is come! Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. He's here! Get away! Jesus, Blake. Are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to- Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good! Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Hej, witam was serdecznie w pierwszym odcinku gry Outlast 2. Gry, której prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Jessica. Czyli to jest ta koleżanka, która mu się śniła. Okej. Okay. Ona mówiła coś. Nie jesteśmy tu sami, chyba. No i nie jesteśmy tu sami. To są jego chyba wspomnienia ze szkoły.
Mnie osobiście bardzo zastanawia to, czy ta gra będzie lepsza od Resident Evil, która była okropna po prostu. Zobaczymy, czy ja to przejdę. Już teraz będę musiała. No i budzimy się w miejscu wypadku. Fuck. Lynn? Lynn? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Okej, mamy znaleźć jego żonę. Okej, mamy jednosekundowe nagranie i dwusekundowe nagranie. Ja bym się kłóciła, to chyba było dłuższe. Wow. Może coś się nagrało. A jednak nie. Mamy kamerę. O. A mam jedną. Wow, widać baterię u mnie w tym. Dobra, spoko. W kieszeni. Dobra, musimy się stąd wydostać, ale teraz ja nic nie widzę. Okej, tu nie wyjdziemy. Tu też. Wow. No już się bateria kończy, oni sobie żartują. Średnio coś widzę. Aha, mamy nagrywać ważne wydarzenia. Okej. Teraz będziemy filmować miejsce wypadku. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okej, okay. Czyli nie znaleźliśmy jej tu i jej nie znajdziemy jeszcze tak dobrze. Shit! Co się dzieje? Jesus! Is... No nie ma. No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Ciekawe, gdzie ona jest, nie? O, tutaj. No, wow. Co to jest? A tu bandaż, myślałam, że bateria. Mam jeszcze jedną zapasową. No, ale to by było na tyle. A! O, shit. Poparzyłam się. No dobra, gdzie teraz? Tędy. To jest jakieś światło. Jest jakieś ognisko. Oh, oh, fuck me! That did not happen in the crash. Fuck this.
Lynn. Nie nagrałam tego. Niezły zoom ma ta kamera. Okej, okay, zobaczymy co nam się nagra. Okej, okay, jest nagrana. Pilot. I don't even remember his name. To był pilot. Ej, kto go tak zdążył? The fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Nie, no będzie przednia zabawa. To jest pilot. To ile on tam leżał? Dlaczego oni go zostawili, bo był wyżej? A gdzie jest ona? I don't even remember. Ja pierdziu. Aha, super. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się odwracać za siebie. Wow, wow. No i właśnie o to chodziło, to nie był mój najlepszy pomysł. Town. Oh, thank God. I thought miles from anything. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. Fajnie, on sobie to, on sobie wszystkie te dane zbiera tutaj. To ale co za rudera. I'm lost and hurt. Tu możemy wejść? Nie bardzo chyba. Jest. Wow. Baterie mi skończą, no to ja. Is anybody there? Please. Jest tu. Wow. Hey. Hey man. Oh shit. Nie mogę znieść tego, co zrobiliśmy, ani rozłąki z naszymi malcami, więc idę do ciebie mając nadzieję, że wybaczysz mi, że cię zostawiłem. A Bóg wybaczy mi to ostatnie przewinienie. Wiem, że trzeba było złożyć je w ofierze, ale jestem rozdarty wewnętrznie i nie zniosę już życia. Oby koniec nadszedł rychło, żebyśmy znowu byli razem, chyba że Bóg skaże mnie na wieczne piekło za ten grzech. Do tego czasu mam nadzieję, że znajdziesz wszystko, czego potrzebuje kobieta w objęciach papy Knota? Na zawsze twój Tom. Jest bateria. Jedziemy jeszcze na ostatkach. Kurde, ale mało jedno. Jezu, myślałam, że to ktoś stoi. Rozumiem, że nic więcej tu nie znajdę. Nie. Okej, ten się zabił. Dzieci składali w ofierze, to już wiemy. Chciałam zapisać, ale tu nie ma takich zapisów.
Who's... Co to było? Oh fuck. No nie. Hej, domy bez klamek. Drzwi bez klamek. Nie podoba mi się ten facet. Hej, spoko, wiem co to znaczy. Oni mnie widzą i mnie zostawiają. Nie podoba mi się to, nie. Ja pierdziu. Mogę tam łopatę. O nie, to widły były. Fuck. O, w śliski można robić, okej. Okay. Zaraz mi się bateria skończy. Nasz kochający Bóg wciąż obdarza mnie wizjami i mam większą pewność, że nasz wróg jest coraz bliżej. Szorowałam plamy na podłodze w pokoju Daniela, kiedy ta błogosławiona muzyka zagrała mi w uszach i obdarzyła wizją stworzenia niczym płonące słońce. Z wieloma rzędami zębów, z rękami zwisającymi między kończynami, które wcale nie były rękami, lecz fallusami. Podnoszącymi się w celu dzieci spłodzenia. To potworne słońce zerżnęło ziemię i spłodziło ogromną, przygarbioną, ognistą grozę. Resztę doczytajcie sobie sami, proszę bardzo. Zauważyłam tylko, a jak się obudziłam, to byłam aż mokra z pożądania. Ogromnie pragnęłam poczuć... Dobra, to jest ten ojciec? Bo ma... krzyże? Okej, mamy bandaże. To już jest druga para. A baterii, ani widu, ani słychu, na. A tu mogę się schować. Okej. Bateria. Ej, ktoś mnie widział chyba. Taki dźwięk słychać. Ej, tu nic nie ma. Jakby to one specjalnie te strachy na wróble tutaj stadają. Już muszę stać czekać, aż tu nagra. Dobra, ma to. To są te dzieci. Oni te dzieci składali w ofierze, prawda?
Okej, okay, było pierwszy raz. Aha, w ten sposób trzeba to robić. Spoko. Okej, mam jeszcze jedną baterię. Znów ten ojciec, nie? On jest jakiś... nie podoba mi się. Niech sobie będzie zamknięte. Możesz się ukryć wchodząc pod łóżko. Spoko. Coś jeszcze? Zupełnie nic. Świetnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł do chodzenia w jakiś... A jednak jest. Chyba nic nie widzę. Aha. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Aha, mamy to nagrane. Spoko. I jeszcze mamy ten filmik tutaj. Tragedy wall. Topped with barbed wire. Ściana upamiętniająca. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Okej, fu. No nie, to kojarzę, nie? Nie podoba mi się to. Satanas inimica dei. Satan, something. God. Satan, coś tam. Dziecię nadchodzi, szykuj nóż. Dziecię nadchodzi, czas ciąć już. Matko wroga splamionego, Bożego stworzenia grzechem poratowanego. Alleluja, wstrzymaj burzę, nie musimy czekać już, wróg się rodzi, wbrew naturze, świątynna brama wbije nóż. Dziecię rośnie, rośnie też brzuch, dziecię rośnie piekielny duch. Ezechiel gotów z ostrzem w dłoni. Oglądał ktoś Konstantina? To są narodziny. To są narodziny Lucyfera. Czekajcie. Nie. Syn Lucyfera ma zabić ojca. I to niby on tutaj ma się narodzić. I wtedy zostać nowym szatanem. Coś w ten deseń. Gdzie on jest? Ja pierdziu, nie chcę tam iść.
tam jest beczka, chyba można się do niej schować. To jest bateria. Nie wiem, gdzie on jest, nie chcę wiedzieć. To znaczy mniej więcej się orientuję, a nie będziemy do niego podchodzić. Oczy mi zawie, już nie mrugam. Tak, to są jacyś sataniści, kultyści. Oni już w ogóle są opętani, dzieci składają. Ofierze, którzy by się zjadł na rodzinę na nowo. On jest lewem. Uczwa, teraz jest za mną. To jest pani, to jest kobieta. Pamiętacie z dema? Kulturyści. Jezu, płaczę. Dobra, po cichu, nie? Tutaj nie można świrować. Wiemy, że z prawej nic nie ma. Wiem, gdzie jest bateria, nie? Idziemy powoli po tą baterię. Pach, pach, pach. Już jest przede mną, nie? O, może tu nie jedna jest? Taka babcia. Nie idziemy tam. Nie, tak nie miało być. Ona mnie dorwała. Nawet nie czytam, co ona mówi po prostu, bo gały mam tak. Już jest z lewej. Nie. Nie! Ale w ślizg zrobiłam, no biegnij, coś żeś, co robisz? Kurde. No tak ją trzeba ominąć, to omin, jej nie widać, nie wiadomo gdzie jest, skubana się czai. Ona się chyba w pewnym momencie po prostu agruje. Nie, to jest jakaś skóra. Bateria mi się kończy. Jest po prostu przecudownie.
Okej, okay, tutaj jest zamknięte coś na łańcuch. Bo będziemy się czołgać, będziemy się czołgać. Fuck! Nie! Nie! C! Fuck! Czołgaj się! Ja pierdziu. Ale to było chamskie. Chyba tak, nie? A lud mój walczył na polach mego syna. Ja pierdziu. Ma ziemia zniszczona. Jak zostało spisane przez Barucha z powami płaczącego Jeremiasza? Strzeż się, o Ezechielu, bym się nie odwrócił od ciebie, niech twoja twarz nie pozostaje nieobrzydzona. Ezechiel, to jest właśnie coś z tym, nie? Z diabłem. Ja pierdziu, ta babka tu chodzi, nie? Oszczędzamy baterię. To chyba ostatnia. Nie, 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 stary, nie rób takich rzeczy. Okulary mu spadły. Oh, Jesus! Then you'll have. God wants me dead? Okay. Ona mnie zostawiła tutaj. Co to znaczy? Tak, 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 tak. Boże, czy go chcesz? Nie podoba mi się to, wiecie? To może znaczyć... Aha, okej, okay, dobra. Mam tym biec. Ale gdzie? Ale gdzie? Przecież ja nic nie widzę. Ja nie wiem, jak on łaził. Czy on się cofnął z tyłu, czy jak... Nie, to jest okno. Twoja kamera, mikrofon V, żeby słyszeć przy ścianę, rejestrować dźwięki. O nie! Okej, okay, czyli... dobra. Come for your sins, daddy has blessed. Ja pierdolę, nie idę tam. Jak ja mam tam przejść? No mnie widzi, wiecie o tym? Czy patrzcie na mnie. Patrzcie na to.
children of the youth. Foxes. Sam's. Jak ta bateria się marnuje szybko! To jest jakaś masakra. Ja nie przetrwam tego. W krzakach, w krzakach. Nie ma przejścia, nie ma przejścia. Generation to generation. Pain from these are hard as fate. Wyszłabym na niego. Or hide you in the blood. Nic nie ma, nie ma. Shit, 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 shit. Nie, 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 nie ma mnie tu. Nie. O mamo, kończy mi się babka. Ja pierniczę. I to będzie koniec pierwszego odcinka. Kubańce, jakie czujne są, ne? Ja pierdziu. A tam był, tam, którędy chciałam iść, tam był jeszcze jeden gość, więc nie mogłam tamtędy przejść. Ja pierdziu. Cięcie. Dobra, widzimy się za chwilę.